Lilki Szpilki to jest pracownia kreatywna, która powstała w 2013 roku, czyli mamy dokładnie 10. rocznicę istnienia. Lilki Szpilki to są warsztaty przede wszystkim rozmaite. Odbiorcami warsztatów są dzieci, są dorośli, są warsztaty dla rodzin. W 95% kobiece. Lilki Szpilki są potrzebne każdemu, kto potrzebuje trochę odpocząć, pozwolić głowie na chwilę nie myśleć o tych wszystkich codziennych sprawach, komuś, kto lubi spędzać czas pośród innych ludzi. Od samego początku motorem napędzającym Lilki Szpilki jestem ja i w zasadzie jestem odpowiedzialna za wszystkie działania tutaj, natomiast mam wsparcie od samego początku mojej młodszej siostry. Ada pomagała mi podczas zewnętrznych warsztatów. Ona jest świetna w organizowaniu, więc też dużo mogłam się od niej nauczyć, także w kwestii obsługi mediów społecznościowych. Moja córka, która bywa niestety rzadziej z racji tego, jakie się życie układa, wnosi tutaj niesamowitą taką młodą energię, podrzucając swoje pomysły. Najbardziej takim obleganym warsztatem są cykliczne zajęcia dla dzieci. One nazywają się Akademia Pani Szpilki i w dwóch grupach realizowane są raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Pojawiają się osoby, które z zewnątrz, które przez te wszystkie lata zdążyłam poznać, które przychodzą tutaj, żeby robić swoje rzeczy, korzystając z tej przestrzeni, która jest otwarta tak naprawdę dla każdego. Przez 10 lat istnienia firmy, chociaż bardzo nie lubię używać słowa firma, bo to jest takie trochę bezduszne, a jednak wszystko, co tutaj się dzieje, to jest taka praca oparta na emocjach, na relacjach, więc stworzyła się wokół tego miejsca taka wspaniała społeczność. I dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że wokół Lilek Szpilek zebrała się ogromna grupa osób, którą mogę nazwać rodziną tak naprawdę. Bywamy też na plenerowych wydarzeniach. Ostatnim takim dużym było na przykład była duża impreza z okazji Dnia Dziecka organizowana w Kolibkach, gdzie mieliśmy piękne stoisko z włoskim klimatem. Gdynia, no moje miasto, nigdzie się stąd nie ruszam. To, co robię tutaj, jest dla mnie ogromną przyjemnością. To jest szalenie inspirujące spotykać nowych ludzi, ale też spotykać starych znajomych, takich, których poznało się tutaj. To trzeba lubić. Energię, jaką się czerpie z tych spotkań z ludźmi i to, że właściwie każdy człowiek to jakaś porcja inspiracji, to jest dla mnie fascynujące i za nic bym nie chciała tego zgubić.